Witam Was w FIFA 18. Bez zbędnego przedłużania chciałbym zacząć już demo. Oczywiście długo to nie potrwa, zobaczymy jak nagranie wyjdzie na silniku Frostbite, bo to jest powtórka z 17. No ale dobra, mamy tutaj różne możliwości. Na razie zagramy sobie szybki mecz. Naprawdę, ja nie chcę przedłużać. Ale dobra, weźmiemy Juventus i pomyślmy. Juventus, a niech będzie Chelsea. Nie chcę mi się zastanawiać, co to będzie. Dajmy Chelsea. Okej, podstawowy. A jakie jeszcze mamy tutaj koszulki? No tylko takie. No dobra, to podstawowy Chelsea, wyjazdowy. Gramy. Oczywiście angielski komentarz. I chyba trochę mnie za słabo słychać. Co do zawodnika. A ja się jeszcze napiję kawy. I myślę, że teraz lepiej będzie mnie słychać. Wychodzi Gianluigi Buffon, który niestety wczoraj przegrał swoje spotkanie z Barceloną na wyjeździe. Aż 3-0. No, przykre, ale teraz nie wiadomo, czy Juventus w ogóle przejdzie do fazy pucharowej, bo jest to dla nich bardzo skomplikowana sprawa, gdyż ten wynik prawdopodobnie może zamknąć ich nadzieję na rewanżowe spotkanie na Allianz Stadium. No naprawdę, szkoda, że tak się to musiało skończyć, no ale cóż, Chiellini kontuzjowany, Bonucci w Milanie, Barzagli no niestety nie jest w takiej formie, jakby się wydawało, Lichtsteinera w ogóle nie zgłoszono na Ligę Mistrzów, no to jest naprawdę poważny problem. Jeszcze sami Khedira w kontuzji. Kilka poważnych strat, tak na dobrą sprawę, najbardziej to w obronę uderzyło. Ja myślę sobie tak, że na rewanż powinien Massimiliano Allegri wpuścić Szczęsnego i sprawdzić, czy jest w stanie chociaż trochę uratować sytuację i napad zmienić. Ja bym dał na przykład Douglasa kosztę na napad. Ciekawa byłaby to próbka i Dybale. Na dwóch napastników bym to rozwiązał. Ewentualnie Dybale na ofensywnego pomocnika, a Higuaina na napad. Nie wiem, nie wiem jeszcze na jaką formację by się to fajnie rozwiązało. O, i zaczynamy grę. O, przepraszam bardzo, no. To normalny. Dobra, były sytuacje, gdzie już nawet od 18 sekundy były padane bramki. Chociażby Aleksandro Pato. On tam chyba w 18 sekundzie już strzelił gola w Barcelonie? Jeszcze grał w Milanie. Nie wiem, czy to faktyczna prawda. Musicie mnie najwyżej poprawić, jeżeli się pomyliłem. Może będzie okazja, żeby dośrodkować dobrze. I teraz będzie rzut rożny na naszą korzyść. Dobra, przebijam to. Okej, teraz trzeba sobie wybrać. Do Gonzalo. Nawet się nie ustawił za dobrze. I trzeba jakąś akcję. O Jezu, słupek! Bernardeski, no serio! A już tu miał być taki piękny gol, z pierwszej jeszcze nogi. No cóż. Wiadomo, że co FIFA to jakieś nowości, bez przerwy. Co roku trochę sterowanie się zmienia. Ale nie na... Oczywiście nie tak bardzo. Kto to obronił? Buffon? A Pedro się da. Konto, tylko Conte stworzył obronę w oparciu na 3-4-3. Więc jest naprawdę ciekawie. Taki angielski Juventus w wersji ofensywnej. Taką jaką stosował. Ale się rzucił Buffon, ale niestety nie tyknął jej, czyli strzał niecelny. N'Golo Kante, ale dobrze się Buffon rzucił.
Aha, a poziomem nie odstaje, ale to nie znaczy, że gdzieś tam puszczę. O, przy wielkiej korzyści, uwaga. Ale spudłował. No okej. I przepraszam, że nie nagrywam całego ekranu, tylko jego część, ale w sumie to nawet dobrze. Bo szczerze, ten kawałek ekranu, on jest taki niepotrzebny. Okej, jest przerwa. Bota oczywiście. To tak nie powinno być. Aha, przygotował atak, ale nic z tym nie zrobił. Ej! Zarąbał mi. I do takiego haka, albo się sam przewróciłem. To istnieje taka prawdopodobność. I kolejne pudło Pedro. Ej, w ogóle, jaki ma wysoki overall Kante? To jest nie do pomyślenia, aż 87. No ale w sumie, skoro dostał gracza roku, dostał kartę Team of the Season. Jaki... O, Musonda za Hazarda? Kilian Hazard. Ja nie wiedziałem w ogóle, że istnieje taki trzeci brat Hazard. Jeszcze znałem tylko Torgana Hazarda, który gra w Borussii Mönchengladbach. Aha! Dobra, straciliśmy bramkę. I nie kto inny jak gracz roku, czyli N'Golo Kante. A gdzie ta cieszynka? Chyba zlikwidowali cieszynki. To mi się tak wcale nie wydaje. Ale bestialsko ścina. Będę musiał chyba program zmienić do nagrywania, jak będzie pełna wersja. Bo mi się nie podoba ta cała sytuacja. Oczywiście wiadomo, o czym nagrywam. Takim w miarę najgorszym piece of shitem. Słabiona, bo brakuje tego najważniejszego fragmentu obrony, którym jest właśnie Bonucci, gdzie gra już sobie spokojnie w Milanie. Coś czuję, że zaraz będzie 2-0. W rzeczy samej. O! A, sugerowane zmiany. A! Fajnie. Za Douglasa wejdzie Mandzukić. No nie jest fajnie. Nie jest przyjemnie. Od razu mi zaproponowało taką zmianę. Skop. Oczywiście N'Golo Kante zaczął tą farajnę. No i rożny. No ja nic nie mogłem zrobić. Pokopałem trochę piłkę, strzeliłem w słupek i to w sumie na tyle by było, jeżeli chodzi o to. A może skończycie to 3-0, ewentualnie będzie szansa na honorówkę, ale wątpię. Kurde, Charlie, co to było? Dobra, dobra, Dybala, Dybala. No nie, już mi zakosili tą piłkę. No, no nic tu nie mogłem zrobić, czyli poziom zawodowiec to już jest naprawdę trudny. O kurde. I zagwizdał. Dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli w tej FIFA 18. Wiem, 17, 16 i 15. Nie nagrałem na najlepszym możliwym poziomie, bo potem już przerywałem tą serię. Więc chciałem, żeby ta 18 wyszła jak 14, albo jeszcze lepiej. Trzymajcie się na razie. Porobię jakieś cięcia, żeby ten filmik był krótszy. Yo!